Dzień dobry. Spotykamy się po raz szósty z kalendarzem Galerii Sztuki Współczesnej, ale po raz pierwszy zupełnie inaczej, bo gościmy dzisiaj u Janusza Młynarskiego. Bardzo mi miło. Cieszymy się bardzo, bo te dotychczasowe spotkania to były takie opowieści bez bohatera, a dzisiaj możemy wykorzystać fakt obecności autora grafiki, który nazywa się Pejzaż dla Bartka i Olka i towarzyszy nam przez cały czerwiec. Gdybyś nam powiedział coś o tej grafice, bo od tego zawsze zaczynamy. No dobrze. Byliśmy na wakacjach w Szczawnicy i zabraliśmy to. Bartek to nasz syn, Olek to syn brata żony. No i wędrowaliśmy z nimi po górach, spędzaliśmy dość fajny czas. I stąd potem ta moja grafika. Bardzo wakacyjna grafika. Zaczynają się wakacje. Myślę, że ona mogłaby nam towarzyszyć jeszcze dalej, nie tylko w czerwcu, ale w naszym kalendarzu jest w czerwcu. Te grafiki są zawsze takim pretekstem do tego, żeby rozmawiać o twórczości, żeby rozmawiać o artystach. Chcemy rozmawiać dzisiaj o tobie, o Januszu Młynarskim, o grafiku, który jest związany z Opolem od 1967 roku, czyli od ukończenia studiów, prawda? Tak. Całe życie zawodowe w Opolu. Tak, całe życie zawodowe. Chociaż nie pochodzisz z Opola. Urodziłeś się w Sosnowcu. Opowiedz coś o tym. Tu jest twoje zdjęcie jako dziecko z mamą. No tak, ogromnie byłem związany z mamą przez całe życie. Tutaj to zdjęcie, to nie wiem ile mam, może roczek. I potem już dla mnie takim był przeżyciem czas wojenny, okupacji w Sosnowcu. No jak sobie tak przypominam, to chyba miałem 3 lata, może trochę więcej. Fakty z wojny, które jakoś mnie tak psychicznie dotykały. No, i one chyba tak siedzą przez całe życie, to jest ważne chyba doświadczenie, prawda? One siedzą przez całe życie i może powiem tak, że ta wojna nie skończyła się tylko dla Januszka i on to tak bardzo przeżywał. I wszystkie konflikty, wojny, które toczą się obecnie, właśnie myślę wtedy, co ci ludzie, jak przeżywają, dorośli, dzieci, co się z nimi dzieje. Syria, prawda, to... Czy ta wojna gdzieś w twojej twórczości się pojawia? Obraz taki pokazywałeś wczoraj z takim przeżyciem wojennym, zaciemnienie. Prawda? Właśnie. No to zaciemnienie to właśnie zrolowany czarny papier, w jakiś sposób zamocowany do okien, które po zapadnięciu zmroku trzeba było spuszczać. Niemcy chodzili i kontrolowali, czy wszyscy mają spuszczone te zaciemnienia. No to było potrzebne, no, przylatujące ewentualnie samoloty, żeby nie rozpoznały miejsc. I to na obrazie po latach się gdzieś znalazło, prawda? No, tak. Ale ten mały Januszek już rysował to, co widział, bo mamy taki rysunek, na którym są pokazani wyzwoliciele, tak? Armia Czerwona, czyli masz 5 lat i rysujesz to, co widzisz naokoło. Czyli już wiesz, że wtedy że będziesz artystą, że to cię będzie interesowało? Ja wiem, czy ja wtedy chyba nie wiedziałem, ale tak, wyzwoliciele prowadzą i Niemców, żołnierzy Wehrmachtu do niewoli. To oni mają tam narysowane medale. Niezwykle detaliczny jest ten rysunek. Te szczegóły na czapkach, na pagonach, to wszystko jest tam widać odrysowane. No i bardzo szybko się rzeczywiście zdecydowałeś, bo wybrałeś liceum plastyczne, ale nie w pobliskich Katowicach, tylko we Wrocławiu. Dlaczego we Wrocławiu? Do Wrocławia wujek z ciocią, a ciocia to siostra mojej mamy, w 1945 roku, zaraz po wyzwoleniu, wyruszył do Wrocławia, wszyscy na dziki zachód. Ziemie odzyskane. I tam rozpoczął pracę w Pafawagu i zostały przydzielone tam pracownikom poszczególne dzielnice, zamieszkali na Grabiszynku. No przez jeszcze w dzieciństwie odwiedzałem często tych wujostwa. No i tak to było. Wujek amatorsko interesował się plastyką. Wolałeś wyjechać do wujostwa niż mieszkać u siebie w domu i dojeżdżać do Katowic niedaleko.
No, wujek mieli córkę, z którą to dzisiaj utrzymałem, mamy dobry kontakt. No chyba marzył o chłopcu i tak to się zdarzyło. Jakie było to liceum we Wrocławiu? Ono było bardzo ważne dla ciebie, tak, prawda? Tak, ono było bardzo ważne. Mam tutaj, wypisałem sobie, żeby czegoś, kogoś nie pominąć. No ono składało się z wykładowców, profesorów, bo tak się zwyczajowo mówi. Wielu z nich przyszło z ziem wschodnich, z Lwowa, Wilna. No, stanowili jakąś taką specjalną, dość silną grupę. Tu może tak szybciutko wymienię kilka nazwisk. Władysław Szczepanik uczył rysunku od drugiej klasy. Zwracał bardzo uwagę na to, co w tym ważne, proporcje, kompozycje. Rysowaliśmy od razu na dużych formatach, połowa Bristolu. I no, był takim bardzo perfekcjonistą. Potem malarstwa uczył Henryk Krzyżanowski, uczeń Pankiewicza. Dużo opowiadał o Pankiewiczu, o pewnych zdarzeniach, no to szczegółowe. I to było ciekawe, bo zaczynało się w sposób dość taki podstawowy. Trzy barwy dopełniające. Trzeba było namalować pasiaki składające się z tych barw. Potem był koło barw tęczowych. Jak zmieszać farby akwarelowe, żeby one dały to koło barw tęczowych. To było, to trudne było, szczególnie to mieszanie, no ale to było bardzo potrzebne. I potem rysunek, malowanie walorowe, potem dodanie światłocień, kolor, no tak, to może zbyt szczegółowo o tym mówię. Stanisław Kopystyński. Stanisław Kopystyński, tak. Tak. Ten, którego imię nosi teraz liceum. Tak. Kopystyński to już właśnie w klasach, tak, to już w starszej klasie, tam czwartej. No też uczeń Jacka Marczewskiego, też sporo zawsze mówił, a Jacek powiedział to i to. No, świetnie. Co na przykład, pamiętasz, co mówił, co powiedział Jacek? Zaczynaj miotłą, kończ piórkiem. Jakoś tak to zawsze powtarzam. Bardzo, bardzo ciepły, bardzo. Miał jeszcze to tak szybciutko, miał pracownię w budynku liceum. Budynek liceum we Wrocławiu przy ulicy Piotra Skargi to bardzo duży obiekt. Do tej pory tam jest. Do tej pory jest, tak, byłem gdzieś. I miał tam pracownię. I myśmy chodziliśmy i przez dziurkę od klucza tej pracowni patrzyliśmy, co on, jak on maluje. A nie wpuszczał was, tak? Nie można było oficjalnie wejść? Nie, był bardzo, bardzo był. No to jakoś było, to otwarte były drzwi, bo czasami prosił, och, tam idźcie chłopcy kupić jabłka do martwej natury. No to myśmy, to w ten sposób widzieliśmy, co robi. No to był taki postimpresjonizm polski. Czyli ten Wrocław był ważny, ale jednak w maturalnej klasie przeniosłeś się do Katowic, do liceum. Tak, a jeszcze jedno nazwisko. Tak. Zygmunt Woźnowski prowadził kompozycję i liternictwo. O, to najważniejsze chyba z twojego punktu widzenia. Tak, wspaniale antykwę rozrysowywał. On był po Akademii Krakowskiej, rozrysował na tablicy to, co szeryfy, konstruowanie, no to tak. No. Jak dojdziemy do opowieści o twojej pracy w liceum, to zapytam, czy czerpałeś jakieś doświadczenie z tej swojej nauki liternictwa, bo to ciekawe bardzo dla mnie. Ale teraz jesteśmy w momencie, że jesteś w liceum we Wrocławiu i decydujesz się przenieść w maturalnej klasie chyba, tak? Do Katowic. Dlaczego się przeniosłeś z powrotem do Katowic? Bo już myślałeś o studiach w Katowicach. Myślałem o Katowicach, o oddziale krakowskiej akademii. No i przeniosłem się. I tam też była bardzo, jeszcze niedawno odwiedzaliśmy pani Krystyna Sieraczyńska, wychowawczyni, malarka. Mam tu nawet jej katalog. Tak, tutaj katalog. No. I to już katowicka historia. To już katowicka. Mhm. No, w Katowicach było, no, inny był nacisk na sposób prowadzenia. Właśnie, czy te licea pracy się różniły między sobą? Odczułeś coś takiego? No, przede wszystkim pomieszczenia. Mhm.
Katowicach użyczała też jak tutaj kiedyś w Opolu, szkoła bodajże muzyczna pomieszczeń. Czyli było trudniej. Trudniej, bo zajęcia odbywały się w klasach, gdzie we Wrocławiu to były już starsze, były pracownie duże, to było olbrzymie, także to było zupełnie, zupełnie. Ale było bardzo, bardzo miło. No i zaraz po maturze studia w Katowicach. I to już jest profesor Aleksander Rak, tak, prawda? Tak. Tu też mamy katalog Aleksandra Raka. To wybitny grafik rzeczywiście. Tak. Grafik, który tak naprawdę był założycielem tej katowickiej, tego katowickiego wydziału, prawda? Mroszczak. Tak, Mroszczak i Rak. Mroszczak później szybko wyjeżdża do Warszawy, a Rak zostaje. I Rak jest właściwie taką centralną postacią Katowic przez długi czas. I to był twój profesor. I uczył cię bardzo różnych technik. Wiemy, mamy tam taką teczkę, tutaj jest mnóstwo w ogóle rzeczy, które przynajmniej w części chcielibyśmy Państwu pokazać. Nie wiem, czy wszystko nam się uda, ale jest tam taka teczka z różnymi technikami graficznymi, prawda? Bo to była taka szkoła bardzo też warsztatowa. Tak. Gdybyś mógł powiedzieć o tym, jak się uczyłeś w Katowicach, jak to wyglądało? Jak się uczyłem, to no może sięgnę. Właśnie, gdzie ta teczka? Tutaj jest ta teczka z miedziorytem chyba, prawda? Tutaj. No więc, ale to było, techniki metalowe to były na dalszym roku. Więc zaczynaliśmy linoryt i też to szło tak, troszkę podobnie powiedziałbym, jak we Wrocławiu w liceum. Linoryt linearny, potem linoryt jako plama, potem linoryt już sztorcowy, to już były inne. No to jest bardzo, bardzo rzetelnie, z dodaniem pewnego tonu, no takie różne zabiegi. Mhm. Był bardzo... Tutaj masz w tej teczce takie miedzioryty. Mówiłeś, że profesor Rak was strasznie męczył z tego, że to była okropna praca. Tu jest ileś odbitek. Powiedz może o tym, bo ja myślę, że niewiele osób wie, jak wygląda proces wytwarzania takiej maleńkiej grafiki tak naprawdę. No to już jest dalszy, bo najpierw zaczynaliśmy też suchoryt. Tu mam suchoryt na płycie ostrym narzędziem, powiedzmy, można to porównać do gwoździa. Wyrywało się i tworzyło się rowek w metalu, potem przy nakładaniu farby, a to bardzo dość taki skomplikowany i może zbyt dużo opowiadania. No ale proces, miedzioryt ale mi się wydaje jeszcze bardziej trudny, prawda? No miedzioryt polegało to na tym. Każdy, to jest precyzja niesłychana, każdy z nas, prawda? Tak, ja dzisiaj to myślę, jak ja to w ogóle zrobiłem, no właśnie. To ja. No więc każdy z nas dostawał zdjęcie reprodukcji Dürera, odbitkę, no i należało to zrobić w jeden do jeden. No, należało przenieść dokładnie no, same proporcje, wizerunek. No, i tutaj mam, ach tutaj tak nie widzimy tego, ale tu mam przejściowe odbitki, prawda? Tych odbitek jest tu naprawdę bardzo dużo, ale ta jedna mówiłaś, że Rak później akceptował. Tu jest tym znaczkiem Raka. Tak, i to już jest taka, która jest zaakceptowana. Czyli po przeglądzie już można było. Tak, na jakimś przeglądzie to tam było, były potem półroczne przeglądy, roczne. No i tak to był bardzo, bardzo. Bardzo spokojny, była duża dyscyplina, wszyscy się go ogromnie, ogromnie z takim szacunkiem, no powiedziałbym trochę bali, ale no nie dosłownie bali, ale to było takie były wyciszone zajęcia. Oglądaliśmy książki, pokazywał z reprodukcjami, co robili poprzednicy itd. itd. A i w końcu dyplom. I dyplom też u Aleksandra Raka, tak? Tak. No i powiedz może coś, jak to było z tym dyplomem? No więc profesor, każdy z nas wybierał technikę graficzną, jaką będzie chciał robić na dyplomie. Ja wybrałem drzeworyt. Należało po pewnym czasie przyjechać z propozycją tego, co się chce robić. I profesor, no troszkę się tak obawiałem, co to będzie, co ja przedstawiam. Z taką duszą na ramieniu rozłożyłem, że no może być.
Może być. Może być. A jaka była skala tam? Powyżej może być były jeszcze jakieś wyższe? Czy to była najwyższa już pochwała? Może no, być. Nie wiem, tego nie. Może być. Może być. No i tak. No to, potem to już, no to każdy z nas wykonywał swoje prace w domu. No i drzeworyt i tak odbija się ręcznie, więc to wszystko odbijałem kostką intrygatorską ręcznie. No i jeszcze tutaj dyplom u profesora Tadeusza Grabowskiego z plakatu. Tak. Tu nawet mam, ale to projekty, które miałem, tematem był Kongres Kultury Polskiej i ja miałem dział muzyka. Zrobienie do tego plakatu. Potem też jak dodatkowo było jakieś opakowanie na winiak, makieta butelki. Opakowanie na winiak, bardzo taki praktyczny dyplom. No, tak. No i tak zakończyłeś swoje studia w Akademii Krakowskiej, na Wydziale w Katowicach Grafiki. I tak się kończy też ta historia związana z Sosnowcem i z Katowicami, bo później zaczyna się już cały rozdział opolski. Tak, tak. W 1967 roku przyjeżdżasz do Opola razem z żoną i masz tutaj stypendium fundowane przedsiębiorstwa państwowego Reklama. Tak to wyczytałam w dokumentach. Tak, tak. Więc do Akademii, do oddziału w Katowicach przyszła propozycja tego przedsiębiorstwa Reklama o zatrudnieniu po skończeniu studiów absolwenta. No i akurat się tak dobrze złożyło, że przenieśliśmy się do Opola i wykorzystałem, to już był rok dyplomowy, wykorzystałem to stypendium. Jak przeczytałam w twojej ankiecie, warunki mieszkaniowe trudne, pokój sublokatorski. Tak, wynajęliśmy pokój na Małopolskiej 16, to już był ostatni domek, przez okno było widać kwitnące maki, oto o takiej porze jak teraz. To gdzie powstał dzisiaj ZWM. Tam tak, nic tak. Nie było, tam były pola. No to piękne okoliczności takie. Piękne. Okoliczności tak. Piękne, tylko trudno się mieszkało w tym pokoju chyba. No to trudno, ale byliśmy zadowoleni, szczęśliwi, że mieliśmy własny jakiś kąt na Śląsku. Nie było się możliwości jakiegoś znalezienia miejsca do zamieszkania, ale tym bardziej, że żona również otrzymała wykorzystała skierowanie do pracy po Politechnice Krakowskiej, Wydziale Architektury, tutaj też w Biurze Projektów. I to było najważniejsze. Tak. I to było, że no, i była praca. Tak się to stało. No więc powiedzmy o tej pracy w reklamie, bo to takie już słynne chyba historie o neonach. To już neony są teraz takie mityczne, kultowe, tak, tak. A ty projektowałeś neony po prostu. No tak, tak. To polegało to na tym, że przedsiębiorstwa, głównie handlowe, przysyłały zlecenia na wykonanie reklamy neonowej do tego przedsiębiorstwa. No i potem dostawałem do opracowania taki neon, wykonanie projektu. No to wiązało się z dokonaniem inwentaryzacji architektonicznej, fotograficznej. Potem dalszy etap to był, że konstruktor obliczał na wytrzymałość, na siłę wiatru, w zależności, czy to był dachowa reklama, czy semafor. No jak były tylko elewacyjne, no to nie było takie. Potem, no i oczywiście elektryk, jak te wszystkie doprowadzić, diody, czy jak to się, jakieś napięcie. No i mówiłeś, że trzeba było zrobić rysunek neonu w dzień i w nocy, tak? Tak, tak, tak. No więc widok nocny, no. Należało zamalować na czarno papier, karton. Czyli tak naprawdę najpierw pracowicie musiałeś cały karton zamalować na czarno? Tak, 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 musiałem dobrze. Bo nie było czarnego kartonu. Nie było. Farbę plakatową należało dobrze. A ja nie lubiłam absolutnie czarnego, bo to taka noc to nie jest akurat czarna. Zaciemnienie to było czarne. I to taki był ciemny granat. I potem na tym nanosiłem litery, elementy świecące liter, czyli te rurki neonowe, mm-hmm. bo widok,
Tutaj narysowałeś, tak, jak rysowałem, to mniej więcej, jak to tak, jak to tak, wyglądało, takie. Tak, każdą literę nie, trzeba było rozrysować, prawda? Każdą literę tak w proporcji, no zacznijmy, bardziej cofnijmy się. Więc widok dzienny, narysowana elewacja, zwymiarowana, wysokość liter, długość napisu, no bo konstruktor musiał do tego, no oczywiście musiał też pojechać, zobaczyć. No, to był widok dzienny. Widok dzienny polegał też na tym, że litery, jeżeli nie była sama rurka neonowa, to były tak zwane kasetonowe. Tutaj narysowałem, była to litera, która miała swoją grubość. Nie była takie ona tylko, przestrzenne. Tak, to przestrzenne. Nie była to tylko płaska litera, ale miała jako bryła. No i tutaj niektóre robiłem w ten sposób, że na przykład czoło litery było w jakimś kolorze, a boczna dla w innym kolorze. W innym kolorze. Nikt się chyba teraz tak bardzo nie zastanawia, ile to wymagało pracy z tymi neonami. No tak, oczywiście wymagało, no bo potem pracownicy wykonywali rysunki w 1:1, nadzorowałem to. No, dalszy etap to był uzgodnienie w Wydziale Architektury, nie wiem jak on, czy on tak się nazywa jak dzisiaj, ale to nieistotne. I zatwierdzenia tego projektu do realizacji, uzgodnienie z inwestorem. Cały długi proces. To było, no, dzisiaj to chyba przez zrobienie czegoś takiego programach komputerowych to jest... Chyba to całkiem inny proces był. To trwało do 69 roku, pracowałeś w reklamie. Tak, i później tak. Twoja droga zawodowa się zmieniła, bo zająłeś się nauczaniem, można powiedzieć. Znaczy najpierw od 69 do 72 pracowałeś w ognisku plastycznym w Opolu, tak. A później po krótkiej przerwie od 77 do 83 roku byłeś nauczycielem w opolskim liceum plastycznym. Uczniowie cię pamiętają do dzisiaj, szanują, wiemy o tym, lubią i wspominają. Zresztą te zdjęcia, które tutaj mamy, tu mamy takie jedno przedziwne zdjęcie, gdzie profesor Młynarski, nie wiem, ty stoisz chyba tutaj na jakimś podniesieniu, nie, trzymasz czajnik w rękach. Stoję na takiej szafce. Szafce, no profesor wchodził na szafkę. Co to była? Lekcja wystawiennictwa to jest, tak? Jak to wyglądało? Demonstrowałem im temat, który im zadałem do realizacji na wystawiennictwie. Był jakiś temat, nie wiem, eksponowania czegoś. Eksponowania czegoś, tak? Tutaj coś im sugeruje, że coś nalewam, no tak. Tak. No oni, starałem się, żeby czuli się swobodnie, no ja, oni mi sądzę dobrze się czuli ze mną i ja z nimi. Uczyłeś wystawiennictwa i liternictwa. I liternictwa, tak. Czyli tak naprawdę tych przedmiotów, które znałeś bardzo dobrze ze swojej własnej praktyki zawodowej w reklamie, tak, prawda? Tak, myślę, że to było bardzo cenne dla uczniów, że mogłeś im przekazać te swoje doświadczenia, że to nie było tylko takie wyuczone, ale to było też wypraktykowane. Ale właśnie tutaj wróćmy do tego, o czym mówiliśmy, bo przecież sam byłeś kiedyś uczniem, mówiłeś o swoim nauczycielu liternictwa. Jak to wygląda z drugiej strony, powiedz? Najpierw byłeś uczniem, później byłeś nauczycielem. No więc rozpoczynając pracę w zakresie liternictwa, przygotowałem sobie zdjęcia, mam tą książkę tutaj, wzory krojów pisma. Duże odbitki fotograficzne, miałem kilka kompletów. No i pokazywałem, oni to między sobą oglądali, analizowaliśmy, no ale też zaczynało się od prostych historii. No dzisiaj to już jest zupełnie nieatrakcyjne, pisanie patykiem, no kiedyś to było może przydatne. Nie. Ale to są podstawy warsztatu, prawda? Tak, no więc chyba najpierw bo można też tak ołówkiem stolarskim podobnie zostawić ślad jak patykiem maczanym w tuszu. No to zwrócenie uwagi na światło między literami, samych liter. No to była tą klasyczną właśnie to antykwę. To proponowałem, żeby każdy z nich zrobił jakiś napis na różny. No i tam było troszkę, no to żmudne, no ale, ale,
ale bardzo sądzę przydatne. No jedną rzecz zawsze zwracałem uwagę, bo to jest dość prosta zasada, że to w reklamie to było, że powiedzmy w A pierwszy element był gruby, a drugi cienki. To wbrew zasadom. A zasada jest taka prosta. Robimy V. Pierwsza jest gruba, druga cienka. I obracamy to V i zawsze mamy. Przy W będzie. Nie popełnimy tego błędu. Odwrócimy A i V inaczej. Przy A nie zrobimy tego błędu. No to były takie proste. Teraz często przy składzie komputerowym się zdarza, że jest obrócone właśnie W i M, prawda, te litery, które są odwrotne, że się czasem stosuje właśnie to niezupełnie według tych prawideł, jakich uczyłeś, bo to zdarzają się takie rzeczy. Ale to całe swoje doświadczenie wykorzystywałeś, mamy ogromną tutaj liczbę książek, nad którymi pracowałeś, nad którymi kształtem graficznym pracowałeś. Tu są makiety książek, tu jest książka znana pewnie Jerzego Pośpiecha, Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku Opolskim, a tutaj makieta, osobiście ręcznie zrobiona. Tutaj wszystkie są uwagi takie do druku, prawda, do poligrafii. Wszystko to tutaj widzimy, jak to wygląda. Przecież wtedy nie było w ogóle żadnego wspomagania komputerowego. To jest makieta książki, wykonana ręcznie, prawda, dyszlem i parą, Zbyszko Bednosz, a tutaj książka wydrukowana. To jest olbrzymia część Twojej pracy zawodowej, projektowanie książek, prawda? Oprawa graficzna książek. Gdybyś mógł coś powiedzieć o tej dziedzinie. Tego jest bardzo dużo. Ja wiem, że pewnie moglibyśmy bardzo długo tak o tym rozmawiać. Jest grafika warsztatowa, tradycyjna, ktoś jest grafik, a ogromnie ważnym elementem w naszym życiu jest ta grafika taka użytkowa na co dzień, czy to jest szeroka gama, to pewnie książki do opakowania płyt, to są to przeróżne druki ulotne, no więc robiłem to z przyjemnością. No, miałem kontakt zawsze z tekstem, z autorem, omawialiśmy te sprawy, przedstawiałem projekty. Czyli to jest jednak ważne w tym procesie projektowania, prawda? Rozmowa, co projektujemy. O czym to jest. Tak. No to jest ogromnie ważne. No, przekazujesz własną estetykę, z którą spotykamy się na co dzień, prawda? Że, zawsze do mnie jakaś prostota i znak, który zwróci uwagę, będzie działał. No coś, no tego się nie da sprecyzować, jak, no po prostu każdy zna inaczej postrzega świat. Tak. Projektowanie książek, jeszcze zwłaszcza w tych czasach, o których mówimy, to był też problem współpracy z poligrafią, prawda? Tak, i te różne trudności techniczne, a też kwestia bardzo żmudnego przygotowania tego do druku, bo to przecież wszystko trzeba było najpierw ręcznie zaprojektować. Mamy tam takie, może pokażemy te reklamy rozseparowane, bo to jest ciekawa historia, o tym, jak taką zwykłą reklamę, tutaj mamy bardzo piękny takie wydawnictwo do 12. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, zaprojektowane również przez Ciebie, z bardzo dużym działem reklamowym. Reklamy są wspaniałe, muszę powiedzieć. A tutaj są dowody na to, jak wyglądał proces projektowy. Każda z tych reklam, która znalazła się w druku, musiała być wykonana. Nie wiem, czy to widać. Tak. Jeszcze pod ziemi może pokażemy dokładniej. Taka pani w kropki, zaraz znajdziemy, jak ta pani w kropki. Ta pani w kropki. To jest pani w kropki po druku. Po druku, pani w kropku do druku. Do druku. Przygotowana ręcznie, oczywiście. Przygotowana ręcznie. Tak. Tutaj opisany krój pisma i tak dalej. A tutaj no poszczególne tutaj elementy. Tak. No to wszystko krzyżyki, że trzeba należało spasować każdy kolor. Tak. No. I to wszystko ręcznie. Tak, ręcznie i kalkę należało nakleić po obwodzie papierem, no taką taśmą, to nie wiem, czy teraz też są jeszcze takie taśmy, one takie stolarskie, namoczyć wodą, żeby ona się naprężyła i potem malować, bo gdyby się tego nie zrobiło,
kalka marszczyłaby się. No tak, tak to. Czyli było. Te tajniki technologii, które tutaj są, to naprawdę jest, myślę, wielka wiedza tajemna, którą posiadasz. No wygląda nie, to. Ona dzisiaj już jest tylko historią. Ale wygląda absolutnie magicznie, a i te efekty, które się zachowały, naprawdę, naprawdę są świetne. I ta liczba tych książek, które są, jest naprawdę imponująca. Jest jeszcze mnóstwo exlibrisów, jest mnóstwo plakatów, tak. Jest mnóstwo katalogów. Pracowałeś też przecież bardzo dużo dla poprzedniczki Galerii Sztuki Współczesnej, czyli dla Biura Wystaw Artystycznych. Tak. I przy Ozimskiej, i już przy placu Lenina ówczesnym, tak. Obecnym teatralnym. Te plakaty, te katalogi, to też jest twoja wielka praca. Tutaj mamy taki znowu ręczny projekt plakatu, który ma z tyłu stemple cenzury także, prawda? Bo to są tak, też te czasy, tak, kiedy tak. Jeszcze w dodatku oczywiście, nie dość, że trzeba oczywiście. Było zaprojektować, to jeszcze trzeba było zanieść do tak, cenzury tak, projekt. Tak, tak, no to już tak, to już zanosili pracownicy, oczywiście do cenzora oglądał, no, stwierdził, że treści. Czy były, nie zdarzały się, zdarzyło ci się coś no, takiego, że cenzura nie zdarzyło mi ci się, nie nigdy nie przemycałeś jakichś treści, które były niepopularne. To chyba raczej piosenkarze, literacka no, działalność. Można znakiem też coś wyrazić no, czasami, można. Też no. Rozumiem, że to było takie bezpieczne projektowanie. No. Wróćmy jeszcze może też na chwilę do tej grafiki bardziej artystycznej, bo jakby duża część twojego życia, olbrzymia część twojego życia to jest grafika użytkowa. To była twoja praca przez wiele lat, bardzo, bardzo naprawdę dużo projektów, ale przecież równolegle też istniała ta twórczość taka, no nazwijmy to, niepotrzebna do użytku, tak? Tak. Czyli artystyczna taka, która powstaje jakby z takich pobudek własnych, kiedy chce się coś pokazać, coś wyrazić, to też w dużej części jest grafika, w twoim przypadku drzeworyt, prawda? To, co pokazujemy na przykład choćby w katalogu. Tutaj mamy takie deski drzeworytnicze, prawda? Które pokażemy to może tak, żeby było dobrze widać. Jakbyś opowiedział trochę o tym, jak to robiłeś, bo myślę, że to też ciekawe jest. Jak to robiłem? No to przede wszystkim lubię o... Zapach drewna lipowego. Należało tą płytę pokryć czernią, żeby był widoczny ślad, który się usuwa i który ma pozostać drukującym. Robiłem to czarną pastą do obuwia. No i to. Żmudnie, obawa, że coś może niepotrzebnie wybierzesz. No to jest taki proces skupienia, a jednocześnie jakiś przyjemny proces jest. Tak jak twórca ludowy, ja bardzo lubię właśnie, tutaj mamy masz Stanisława tutaj Majewskiego, widzimy, tak. Jak to masz strugasz zbiory, tym drzewie. Tak. To cię inspiruje, ta twórczość ludowa tak, w jakiś sposób? Ta prostota tak, tej sztuki właśnie, chyba, tak? Sztuka ludowa ogromnie mnie inspirowała i inspiruje. No dzisiaj jest ona, to troszkę taka jest już może, ja wracam do tego, gdzie ona była taka jakaś z potrzeby serca, nie była taka jakaś komercyjna, no może się mylę, ale ja pamiętam te koniki na targach. No właśnie, chciałam powiedzieć o koniku, bo to jest chyba w ogóle ważny element w twojej twórczości. Tu na tej desce też jest konik. A konik. W zbiorach Galerii Sztuki Współczesnej też jest grafika z takim konikiem. Mamy ją chyba zresztą tutaj gdzieś w teczkach. To jest taki coś, co cię... Mamy tutaj też takie piękne zdjęcie. Mieliśmy twoje na koniku z wystawy Ziem Odzyskanych. Ach. Także ten konik jakoś jest takim motywem obecnym chyba w twoim myśleniu. Ja tak, od dziecka bardzo, bardzo lubiłem konie i zwracałem w świecie, gdzie ja byłem, dorastałem, czy byłem dzieckiem, to tylko konie. Konie rozwoziły towar na furmankach, platformach, tak? I przyjeżdżali rolnicy i wołali po kartofle, koń jechał, ja patrzyłem jak on wygląda i tak to było. No to tym się nie jakoś tak... Mówiłeś o tym swoim koniku na biegunach, opowiedz proszę. Ach, no to była taka, no to musiałem mieć jakąś, no to byłem, no chyba musiałem mieć skończone te 3 lata, może wszystko jedno, przyjmijmy, że tak.
I wydawało mi się, takiego prostego konia na biegunach, no to był czas wojny. On był drewniany i miał bieguny. I mi się wydawało, bardzo prosiłem tatę, żeby odciął te bieguny. Nie pozwoliłem się przekonać, że mi się wydawało, że ten koń ruszy. Moje rozczarowanie, siadłem, koń stał, zaczął się alarm. Dziadek woła, uciekamy tutaj z koniem, uciekać do piwnicy. No ale ten konik na twoich grafikach gdzieś tam potem bardzo często. A ja tu mam taki rysunek, bardzo leży często konika się pojawia. Takiego, tak, on ten konik zawsze tak, taki charakterystyczny, tą nóżkę taką miał, on to nie tutaj mu, to jakiś taki obrok mu podsuwali, on sobie jadł, a tam furman czekał, coś rozdawał, towar jakiś, no to takiego, no to koń, tak to był koń. Tak. I powiedzmy jeszcze po grafikach na koniec o malarstwie, bo malujesz też. Może nie tyle, co pracujesz w grafice, ale zdarza ci się namalować obraz. Czym jest dla ciebie takie malowanie obrazu? Czy to jest jakaś taka czynność no, zupełnie inna od grafiki? Ja to traktuję no, wspólne myślenie, czy to będzie grafika warsztatowa, czy grafika użytkowa, książka. No, oczywiście są prace w okładce, gdzie trudno coś z niej szczególnego wyłuskać, bo to są, powiedzmy, ogranicza się do liternictwa. Dużo jest książek, które robiłem dla Uniwersytetu Opolskiego, to są książki naukowe, ale gdzie jest taka możliwość, no to wprowadzam jakby to swoje myślenie z tej grafiki, zawsze ten jakiś element oparty na drzeworycie, czy takiej jakiejś prostocie graficznej. No w malarstwie też o ile spostrzegłaś, no to ona jest raczej jakimś znakiem. Te prace, które tam wiszą u góry, one to jest też pomiędzy plakatem, grafiką, okładką, prawda? Bo tam do każdego z tych, które są tam na korytarzu, można by wmontować tytuł i może to być praca. Nie rozgraniczam tego, że to jest coś, co trzeba zrobić, bo... To jest jakiś inny rodzaj twórczości. To trzeba pomyśleć, że to będzie jakaś chałtura. Tego zawsze... Czyli wszystko to jest u ciebie niezwykle spójne. Tak. Wszystko wynika z twojego widzenia, z twojego przekonania. Myślę, że to bardzo cenna taka postawa właśnie, żeby o wszystkim myśleć z wnętrza swojego własnego, że to wszystko jest właśnie jakby twoje własne, prawda? Niezależnie od tego, czy ma to służyć celom użytkowym, czy tylko po prostu być obrazem. Myślę, że moglibyśmy tak bardzo długo rozmawiać, no byłoby nam miło, ale musimy jednak się zamknąć w pewnych ramach czasowych. Spotkaliśmy się przy kalendarzu naszym i kalendarzem zakończymy. W kalendarzu, przypomnę Państwu, grafika Janusza Młynarskiego towarzyszyła nam, wakacyjna grafika Janusza Młynarskiego towarzyszyła nam w czerwcu. Chciałeś coś powiedzieć o naszym kalendarzu, jako tak, fachowiec no ja, od wydawnictw. Ja, tak, no jest bardzo piękny. Ja chciałem pogratulować Tobie, bo na pewno to jest Twoja Gratulujemy inwencja. Projektantce Magdzie Wolnickiej. To ja tutaj ogromnie, to jest piękny projekt. Stąd to już mówiłem wcześniej, jak kiedyś spotkaliśmy się, bardzo pięknie opracowany i bardzo dobrze zrealizowany, czego no, ubolewam, że tego nie było kiedyś, jak mówię. No bardzo to jest, no i oczywiście, że dzięki temu mogłem się zaprezentować, bo przecież tych książek to one gdzieś, nie wiem, to są, może już nie ma. Może są na makulaturze, nie wiem. I to bardzo się cieszę, że podjęłaś taki temat. Jestem ogromnie zadowolony. My się cieszymy, że możemy się spotykać, bo to bardzo, myślę, dla nas wszystko ciekawe. Kalendarz, przypomnę, zaprojektowała Magda Wolnicka. Możecie zapamiętać nazwisko. Wydrukowała drukarnia Sindruk, tutaj niedaleko. Tak, niedaleko. Po sąsiedzku. Spotykaliśmy się z autorem grafiki, która zdobi czerwiec w naszym kalendarzu, Januszem Młynarskim. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.